Będzie syrop malinowy, syrop herbapol. Tak, gdzie mamy firmę, jest syrop herbapol. Tutaj na czole mam smaczki, jest to malinkowy, malinowy znaczy. Bo tutaj pisze, że jest bez konserwantów i znaczy bez barwników konserwantów i mamy witaminę C. Tutaj pisze, że to jest syrop owocowy w smaku malinowym. Tutaj jeszcze w tle mamy logo herbapol. Tutaj mamy napisane, że jest 420 ml. Tutaj jeszcze mamy napisane, no, to, tam gdzie się produkuje te takie syropy, czy jakieś inne rzeczy, herbapol. Tutaj aczkolwiek mamy, no, bardzo odżywczą i skład. Aczkolwiek tutaj mamy napisane, że jest prosty produkt, mamy jakieś ciekawe informacje. Tutaj też jest jeszcze ciekawego napisane i tutaj mamy jeszcze kod kreskowy. I jak widzicie, wygląda cała etykieta, nie, w miarę dobrze wygląda. I dobrze, i teraz wam pokażę, jak taki produkt otworzyć. Oczywiście, żeby to otworzyć, to trzeba go przekręcić o tak, i tak przekręcić mocno. Tak, i tutaj mam taki dziubek i trzeba wkręcić. Dobrze, wcisnijmy przyłóżki szklankę i możemy się nie wysadzić. Napić, czy syropu. Jak go widać, to otwieram sobie szklaneczkę, bo zajmę sobie troszeczkę, jak widać. I dobrze, i to tyle smaczki, nie jest to za mało. Teraz zalejemy w to wodą. Nie musi być lodowca. Ważne, żeby była taką wodę, jaką lubicie. To ciężko nawet, bo... To ciężko nawet, bo nie będzie nawet wyglądane. Dobrze. Czyli przyniosłem, magicznie się przyszła ta przyniosła. No i teraz będziemy się sobie tak napić. Nie chcę mi się mieszać, bo się i tak rozmieszało pewnie. Ja nie widać jakichś tam nierozmieszanego syropu. Tu jest malinę. Nie tak dużo, tylko tak neutralną bym powiedział. Wiadomo, że ten smak nie jest naturalny, ale smakuje naturalnie. Znaczy nie wiem, czy nie jest naturalny, może to było robić z prawdziwych malin, czy może nie. Ale troszkę za lekko. Tylko nic. Aczkolwiek tutaj macie cena. Cena to jest 3,99 i w zależności od smaku, bo cenowy czasami kosztuje 5,49 czy coś takiego. Zależy, bo no, w zależności po prostu od sklepu. Aczkolwiek tutaj macie zalety. Zalety to jest tylko butelka, którą można łatwo zbić i brak numeru do producenta. To tyle zalet. Aczkolwiek tutaj macie plusy. Plusem jest między innymi pyszny, tym razem naturalny, malinowy smak. Do plusów można zaliczyć jeszcze to, że na przykład takim sobie możemy polać lody w jakimkolwiek smaku, takim jakim lubicie. I na przykład zamiast kupować jakiegoś innego sobie, to możemy użyć po prostu tego. Do plusów można jeszcze zaliczyć prosję o producenta. Tutaj widzicie prosty producent. To jest syrop nie jest z innego kraju, tylko z Polski, więc to jest też na plus. I to tyle z plusów. Teraz zajmiemy się na podsumowaniu. Podsumowując, polecam taki soczek malinowy z firmy Herbapol kupić, ponieważ nie jest pyszny. No. Można go pić. Jest po prostu bardzo dobry. Ma dobrą cenę. Będzie to tylko o to syrop będzie duże, ale zasłużone. Siedem na 10, ponieważ
są dwa zalety. I pracujemy później za to, że blues nie jest aż taki smaczny, mi tak nie przemawia, aż taki po prostu nie mógłbym tego pić. Nie jest to tak, że mógłbym pić to w dużych ilościach. Drugi stawkowy już z tym prędzej, ale ten nie. I wreszcie koniec i pa, pa.